Witam serdecznie w kolejnym odcinku, w którym chciałabym przedstawić panią i panom modę na ten ważny dzień, jaki się zbliża. Jest to Dzień Świętego Walentego. Chciałabym zaproponować fajny strój, fajny, to znaczy elegancki, zarazem seksowny, bo o to w tym wieczorze chodzi. Spróbujemy, może uda nam się wybrać coś w ciuchach, coś, co leży fajnie, jest eleganckie. Chciałam dzisiaj przedstawić Agnieszkę, która zgłosiła się do naszego programu, ponieważ chciała wiedzieć, jak można i co można jej zaproponować na ten wyjątkowy dzień. A więc do dzieła, zapraszam. Jesteśmy w Królestwie Ciuchów, jak widać. Przedstawiam pierwszą propozycję dla osób odważnych. Coś w kolorze czerwieni, czyli na wieczór świętego Walentego. Odsłonięte ramię, bardzo sexy. Bardzo fajny dekolt z tyłu. Spodnie odpowiednio dobrane, przez co cała nasza kreacja wydłuża modelkę i podnosi. Dodatkowo buciki na obcasiku. I jesteśmy gotowe. Teraz propozycja numer dwa, bardziej agresywna, z pazurkiem, panterka. Bardzo ładnie podkreśla nam talię, bardzo ładnie nadaje charakteru. Do tego duże kolczyki i kozaczki, wysokie, na obcasiku. Obcasik daje nam efekt, przede wszystkim koryguje nam postawę, mamy plecy proste i wyciąga w górę, więc spokojnie wyszczupla nam tutaj Agnieszkę. Też za dużo nie jest do wyszczuplenia. Kreacja taka kosztuje w granicach 100 zł. Przede wszystkim podkreśla nam bardzo ładnie talię, uwydatnia nam biuścik i wydaje mi się, że jest bardzo seksowna na ten wieczór. A co panie o tym myślą i panowie? Propozycja numer 3, bardziej spokojna, stonowana dla osób nieco mniej odważnych. Bardzo fajna tunika w bardzo modnych kolorach fioletowych, różowych z akcentem z czegoś świecącego. Chciałabym zwrócić również uwagę, ponieważ bardzo ważne są dodatki, abyście panie nie przesadzały z nimi. Ten delikatny pasek w zupełności wystarczy i daje dodatkowy, bardzo ładny akcent, niż gdybyśmy miały jeszcze dołożyć korale. Proszę zobaczyć, co się dzieje z naszą sylwetką. Dodatkowo jeszcze bransoletka w kolorze złotym i po prostu robimy się choinką. Takich rzeczy unikajmy. Pamiętajmy, że czym mniej, tym bardziej naturalnie i uważam, że dużo lepiej oddawać. Bardzo proszę. Proponuję taki strój, ponieważ róż jest bardzo fajnym kolorem kobiecym. Mimo, że to nie jest czerwień i nie kojarzy się to z 14 lutym, uważam, że ten strój bardzo fajnie będzie wyglądał
może nie w restauracji, co bardziej w pubie, bo panowie mają różne pomysły, albo na kolacji w samolocie, różne można. Natomiast to jest moja trzecia propozycja.